Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Dying Light. Jest to ostatni albo prawie ostatni odcinek, ponieważ... Czekajcie, musimy się uleczyć. Ponieważ no, w zasadzie chyba wszystkie questy już zostały wykonane. Została tylko tutaj ta główna fabuła, zgromadzenie. I boję się, że to jest chyba ostatni quest w tej grze, ponieważ mam tutaj napisane, że 87% fabuły jest ukończone. Zadań zostało mi tylko tutaj te takie questy bardzo trudne, których trzeba po prostu niszczyć albo zabijać jakieś mocne jednostki. Także dzisiaj udamy się tutaj, zrobimy to zgromadzenie, zobaczymy, co tam trzeba zrobić. Na pewno są jeszcze jakieś tam wyzwania do zrobienia. Na pewno są jeszcze jakieś wyścigi do zrobienia i tutaj, jak widzicie, też jest sporo różnych rzeczy. Oczyść obszar tutaj jest Holler, tak jak wam już kilkukrotnie wspominałem. Natomiast, no usuń ten punkt. Natomiast tutaj są, widzicie, takie rzeczy do oczyszczenia gniazda przemieńców. Tutaj jest na przykład dość hardkorowo, już kiedyś to próbowałem robić i naprawdę było ciężko, ale dzisiaj udamy się tutaj. Dotrzemy do Oka Słońca, zobaczymy, o co chodzi z tą matką. Ja osobiście myślałem, że ten dodatek będzie dłuższy. A okazuje się, że chyba jednak nie jest aż tak długi. Ale myślę, że tutaj ten content multiplayer po prostu zawiera w sobie dość dużo contentu. Powiedzmy, można chyba dużo tutaj się po prostu pobawić w jakimś koopie. Można zostać zombie, można wykonywać wspólnie questy. Poczekajcie, bo coś mnie laguje. Ok, już nie powinno być problemu. Widzę, że tutaj mamy jakieś zdarzenie losowe, więc sobie zrobimy. Ostatnio wyszło nam to na dobre. Usza ulepszona. Aj, kurde. Dobra, chyba dostał. Sierp ogrodniczy. Dobra, to weźmy sobie to. No, czemu nie bierzesz? Zbieraj. Członek patrolu uciekł. No dobra, mówi się trudno. Bak mamy pełny. Gdzie jest ten zrzut? Nie, chce mi się. Innym razem może. Zdarzenia losowe spoko można robić, ale tak to innym razem. I dodałem też nową umiejętność do samochodu, mianowicie włącz alarm. Coś z fajną rzeczą, bo jak będą nas ścigać jakieś zombiaki, to ja mogę sobie włączyć alarm w aucie i zdaje się, że one będą po prostu szły... Ja nie wiem, czy muszę jechać tutaj wzdłuż tej drogi, czy nie. Może i nie. O, jest ten wybuchający. I możemy sobie ustawić taki alarm, zębiaki pójdą atakować, tak jakby... A, kurde. Tak jakby auto... No nie wiem, jakiegoś dziwnego laga mam, kurczę. Wcześniej nie było. Może gra jest, wiecie co, uruchomiona, długo na pauzie była. I może przez to... Wybaczcie mi za to, ale powinien zaraz minąć taki ten lagek. Albo ewentualnie zrestartuję sobie grę. A, także my jedziemy dalej. Ej, nie mam dużo tego paliwa. Wydawało mi się, że jakoś niedawno tankowałem, ale... Jednak nie tak niedawno, jak mi się wydawało. Nie wiem, czy ja tam dojadę. Czy muszę chyba jednak wziąć... Chyba muszę przepłynąć. Czekajcie, tam coś jest. O kurde, aż spadłem, tak się... Taki odrzut miałem z kuszy. Tak, kusza też jest ulepszona i teraz widzicie, zabija te nawet zmutowane na hiciora. Tam muszę dotrzeć, więc nie wiem, co ja mam zrobić, kurczę. Autem się tam raczej nie da dojechać, chyba żebym tędy jechał. No i na to wygląda. Dobra, bo nie szkoda trochę czasu na to, żeby to przepływać. Chyba że tam dam radę przejechać. Czekajcie, dobra, to spróbujmy tędy prosto. Może i da radę. Tu jest ten plujący, trujący. O, tu jest wybuchowy. Oj, fuck. No. Dobra. Dobrze, że mnie nic akurat tutaj nie goniło. Dużo jest tych wybuchowych, tych trujących, kurde, no, strasznie. Nie ma takiej chwili spokoju w tej grze, dopiero jak tam gdzieś dojdziemy, ale na przykład trochę mi brakuje osobiście, ale to nie jest jakby błąd gry, bo o to chodzi w tej grze, żeby tutaj nie było odpoczynku. Na przykład jak jedziemy drogą, żeby było spokojnie, co nie? Ale to by było z jednej strony głupie, no. O Jezu. Bo przecież zombiaki powinny występować wszędzie. Nie wiem, czy powinniśmy jechać tą... Jest tam kto? Potrzebujemy pomocy!
pomocy. Kurde, pomóc. Blisko jesteśmy, to możemy spróbować. A mój mąż umiera. Proszę, niech nam ktoś pomoże. Mój mąż umiera. Myślałem, że to jakieś dziecko mówiło. O Boże, to jakieś. Może arabskie. To już wyszła za mąż. Dobra. Wbijmy tutaj. Mąż umiera, jasne. Dobry wałek. Dobra, idziemy no. Idziemy. Oczyść obszar. Skąd tu nagle się zombiaki wzięły? One są w domu? One są chyba tak, w domu. Co? Przez... A, dobra, ja muszę wejść przez okno. Myślałem, że może wyczyszczę przez okno z tej kuszy. Okej, dobry strzał. Dobra. Bełty można na szczęście zbierać. Nie wiem, kto lubi zbierać bełty, ale niech będzie. Tutaj będzie, widzę, moje łóżko, jak im pomożemy. Dobra, tutaj mamy radyjko. Zatem git. Oż ty fuck. Pomocy, proszę! Dobra, jeszcze tam gdzieś jeden. Jeszcze. Dobra, tam chyba. Dobra, przez okno nie przeszło. Dobra, pomożemy im. No i git. Zamykamy drzwi i wszystko chyba powinno być... No się nie da zamknąć drzwi. Dawaj, ciężka siekiera. Jesteś w pobliżu nieaktywnej, bezpiecznej sprawy. Spróbuj ją zabezpieczyć. A, dobra, już wiem. Tą szafę musimy przesunąć elegancko. Dziękuję bardzo. O, jesteście, witam. Dziękuję. Jumbo Fatima było i nie ma. Dziękuję panu. Nie sądziliśmy, że to przeżyje. Oczywiście, jak chłopiec. Wygląda. Dziękujemy. Naprawdę. Dobra. Nie mamy nic. Nic, co moglibyśmy panu dać w podzięce za... Ale beznadziejny dubbing. Obiecuję, że zawsze może się pan tu schronić. Jezu, jakby na kiblu siedziała, no. Masakra. Nie doceniam. Kwatermistrz i sklepy mają nowe towary. I coś tam na górze jest. Zobaczcie, jakieś... Jakieś dziwne, bo... Dotrzyj do oka słońca? Czemu to jest tak jakby... Tak jakby tutaj. A, może dlatego, że muszę stąd wyjść. Skrytka nic, nie, nie, nie. Dobra, wychodzimy. Chyba dlatego, że muszę po prostu stąd wyjść. Nie wiem, ostro dziwne to jest. Bo ja muszę być tam. A na mapie zobaczcie, jakbym był na miejscu. Nie wiem, coś tutaj się musiało spieprzyć, bryby. Dobra, wystarczyło wyjść z domu i się przemienił ten znacznik. Także jedziemy tam, już mamy blisko. Czekajcie, wyjedziemy sobie na tą... główną ulicę. I to chyba nawet już widać to miejsce tutaj obok. To jest tamta forteca jakby, dobra, super. Poznamy tą matkę, zobaczymy w ogóle, o co chodziło w tej grze. Dobra, czekajcie, tu jest ten ulepszony. Dobra, już nas nie widzi. I chyba będziemy zaraz na miejscu. Tam wybuch obok, tak? What the fuck? Co tu się stało? Co się stało w ogóle? Jakby jakiś błąd. W ogóle jakoś tak dziwny lag. Jestem w tym domu? Tak, dobra, poczekajcie chwilę, ja muszę zrestartować grę, bo mi coś dziwnie laguje. Dobra, jeszcze raz tutaj dojechałem, tutaj mamy też jakieś zdarzenie losowe, więc pomożemy. Drogi, które potem na wylot chują. Spadaj
Dobra. Tak, jebało. Dobra. Jeden tam rura. A, ja chyba go nie trafiłem, co? No nieważne. Pomogliśmy temu gościowi? Pomocy! Ratunku! To jest chyba jeden z tych matkowych. Zyskasz więc błogosławieństwo matki. Dobra, zobaczcie, mamy kolejny poziom. Nie wiem, co to nam daje w sumie. Jesteś teraz za... okej, okay, no dobra. Niech będzie. Dawaj, kasiorę. A my jedziemy dalej. Nie wiem, co mnie tam wtedy zabiło, naprawdę. ...ucznia, który potrafi prześcignąć mistrza Kyle. Niewielu jest, nawet pośród nas, którzy umieliby poświęcić tak wiele jak ty. Dziękujemy ci. No dobra, to jesteśmy już wkupieni w łaski. Ale co mnie tutaj zabiło, to naprawdę nie wiem. Dobra, chodźcie, wysiądziemy stąd i po prostu idę do przodu. Tam jest, zobaczcie, też coś dziwnego. Tu jest ta forteca. Pójdźmy sobie z buta, nie wiem co. Czy to dobrze robię, czy to niedobrze robię. No, możemy tu sobie wejść. Coś z tamtych mnie zabiło, ale... co? To nie mam pojęcia. Czy to jest daleko? Wydaje mi się, że blisko. Tutaj mamy ambonę. Także spoko. No w sumie można było jechać. Bez sensu trochę zrobiłem. No ale trudno. Myślałem, że to jakoś naokoło będzie. Mam nadzieję, że później znajdziemy te auto moje. Bo muszę tutaj widzieć... no nie, źle zrobiłem. Muszę teraz biec jakoś naokoło. Bezsensownie. Dużo osób mówiło mi, że powinienem mieć tego grappling hooka, ale nie mogę mieć tego grappling hooka. Nie wiem. Czy go się jakoś wytwarza, trzeba zdobyć, czy o co chodzi? Kurde, myślałem, że naprawdę jestem blisko. Dobra, poczekajcie chwilkę. Dobra, jesteśmy już tutaj na tej górze. Jeszcze trochę tutaj zostało tej drogi, ale myślę, że tutaj po prostu muszę wejść i przemierzyć jakieś punkty umiejętności. To możemy dodać zawsze. Poziom siła. Dobra, niech będzie te obrażenia. I tutaj poziom. Tarczy i używać ich w walce. Tarcza, ale zajebiście. Pułapek zagrodzeń. Cztery typy granatów. Dobra, niech będzie ta tarcza. Możesz ją odebrać. Dobrze. Ukwatermistrza, okej. Okay, nie ma problemu. Dobra, musimy iść tam na górę do nich. Zobaczymy, co tutaj jest, ale widzę, że... są przygotowani na apokalipsę zombie, skoro mają wydrążoną jakąś bazę w wielkiej skale. Tutaj musiała być jakaś prorocza wizja do spełnienia. Dobra, przestań sapać. No dobra. No dobra. Nikogo nie ma na warcie, nic, zero ludzi, zero zombie. Okej. Okay. Oni tam są zombiaki, zobaczcie dookoła. Jest dobre. Kan? Jest życie. Matka teraz jest pomoże. Co oni ci zrobili, stary? Teraz zrozumiałem, jak bardzo błądziłem. Niezła sekta. Czy naprawdę na świat? Orzesz w mordę, jakby przedawkował grzybki. Wiadomo, że nie być pani są elegancko. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko błogosławiona przez słońce, wielbimy cię. Matko, w objęciach wiatru, ufamy ci. Matko, w objęciach wiatru, ufamy ci. Matko, na łaski. Ciekawe, czy spotkamy tą matkę. Czy ona istnieje? Idzie. Dzieci słońca, przyjmijcie dar matki i pozostańcie wierni jej drodze. Do nas idzie? Tutaj będziemy trochę teraz wyćpani przez te kadzidła.
Za twoje cierpienie, matka, dziękuję ci. Matka, co się dzieje? Matka jest życie. Matka nas wspomoże. Matka jest życie. Matka jest życie. Kurde! Wyćpanych nie atakują? Stań wierny drodze, obcy, ponieważ dopiero się rozpoczęła. Kyle. Co się ze mną dzieje? Przyjdź mnie. To niemożliwe. Nie wierzę. Twoje i moje losy są ze sobą splecione. Po co te zombiaki im tutaj? To niemożliwe. Nie wierzę. Wierz we mnie, Kyle. Tak jak ja wierzę w ciebie. Kim ty jesteś? Pozamiatane. Ciekawe, jak to się skończy, bo coś czuję, że w następnym dodatku. No i koniec zgromadzenia, po zgromadzeniu wyrzucili mnie. Trzęsienie ziemi. Jakieś mam ostre delirium. Jeszcze jestem wyćpany. Co i to tam do środka? No dobra. Cieszę się, że mogliśmy się poznać, Kyle. Rozumiem, że wciąż czujesz się zagubiony. No trochę. Nie martw się. Zawsze tak jest za pierwszym razem. Taki trans trwa kilka godzin. Trans? Czyli ten gryzoń mnie nie zaatakował, tylko mi się przyśnił? Gryzoń był prawdziwy, ale nie próbuj tego ponownie. Gryzoń? Nie jesteś już chroniony aurą matki. Niemniej jednak twoja dusza i krew zostały oczyszczone. Jak długo będziesz kroczył właściwą ścieżką, będziesz odporny na wirusa. Zawierz matce. Czyń dalej to, co zacząłeś czynić, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Skontaktujemy się z tobą. Okej. Okay. Pomagaj dalej dzieciom Słońca. Pomogłem już naprawdę wystarczająco. Lena? Lena, no dalej odpowiedz! Kyle? Wszystkie questy wykonane. Lena, dzięki Bogu. Posłuchaj mnie uważnie. Teraz zobaczymy. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale jestem odporny. Widziałem ją. Matkę znaczy, przemówiła do mnie. Wpadłem w jakiś trans, a zombie mnie nie atakowały. Lena? Halo? Szlak. Szlak. No dobra. No to teraz tak. Co my tu mamy za zadanie? Zgromadzenie. Okej, nie wiem jakim cudem, ale Holler zginął. Nie wiem jak to się stało. Powiem wam tak, było coś takiego, że przyjeżdżałem obok Hollera i dostałem nagle punkty zaufania. Ale Hollera nie zabiłem, więc... Może jakiś błąd gry, a szkoda, bo on pewnie miał jakąś fajną broń. Czyli wygląda na to, że niestety, ale musimy wykonać jeszcze tutaj te zadania, a bardzo tego nie chcę, bo się boję. No ale dobra, no, zrobimy i wtedy może pomagaj dalej dzieciom Słońca. Jeszcze muszę pewnie zdobyć jakiś tam poziom zaufania, także zaraz do was wrócę. Dobrze, sprawa wygląda tak. Holler żyje, ale tamto miejsce zostało oczyszczone, więc błąd gry. No i też jak tutaj jechałem, dostałem jakieś nowe questy do wykonania i też zaznaczył mi się tutaj jeden dodatkowy na mapie, nie wiem co to znaczy. I do Esira musimy oddać też jakiś quest. Nie chciałem podawać szczegółów przez radio. Jeden z mężczyzn z miasta właśnie zmarł przez zatrutą wodę. Bardzo mi przykro. Tak, nam też. To był żołnierz, który prosił, żebyśmy rozdali wszystkie jego rzeczy. Została nam jeszcze ta karta kodowa. Nie wiem, a ja wiem. Służyć. To wojskowa karta. Może otworzyć dowolny wojskowy zamek elektroniczny, jeśli ma odpowiedni poziom dostępu. No cóż, to ją weź. Może ci się przyda. Zajebiście, wiem gdzie leży taka skrzynka. Wiedzielibyśmy czego mamy szukać. Dzięki, Jazir. Dzięki, Jazir. I mamy... O, jeszcze coś masz tutaj? Wojskowa, dawaj. I jeszcze tutaj coś mamy. I ten też jeszcze ma questa. Wojskowa karta gotowa, dobra, spoko. O
o co chodzi z tą kolekcją? I tutaj. A tak, od dłuższego czasu potrzebuję, by ktoś się tym zajął. Kiedyś w mieście mieszkał taki facet imieniem Adam. Trochę dziwak, ale wszyscy go lubili, zwłaszcza jak się upił. No, Adam miał wielką kolekcję broni, słynął z niej i nawet nieźle strzelał z tych swoich cennych rewolwerów. Ale kiedy zaczął się starzeć, popadł w paranoję i bał się, że ktoś mu je ukradnie. Plotka głosi, że kiedy umarł, jego dom okazał się być całkiem pusty. Nie było w nim nigdzie żadnej broni. Okej, ale co ma z tym wspólnego ta szabla? Adam był zmyślny. Dawno temu dostał w swoje ręce szablę mojego dziadka i nijak nie mogłem go namówić, żeby ją oddał. To będzie jakaś zajebista broń chyba. Ukrył swoją kolekcję, szabla też tam jest. Dobra, to jest chyba quest dla mnie. Jeszcze jeden quest jest. Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych, więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, że... 10% zostało fabuły, a teraz nagle 10 questów nowych dostałem. Dostać zrzut łowca skarbów. Tak. Pomagaj dzieciom słońca. Słuchajcie, tutaj mamy nowe dwa questy. To jest samolot, który zleciał, a tutaj jest ten łowca skarbów. I myślę, że może... Średnia. Myślę, że tym się może można zająć. To będzie chyba fajny questik. Tym bardziej, że możemy znaleźć naprawdę dobre bronie. A później tutaj też jest ten samolot. Więc najpierw... Tutaj jest to miasto, gdzie była poczta. Więc najpierw zrobimy tego questa. Przy okazji w sumie mogę Bilalowi dostarczyć ten zrzut. Także sobie tutaj skoczymy. Tutaj jest co prawda quest, ale ja go nie będę brał, bo to jest wyścig. Także zobaczymy się już przy tym, przy domu tego Adama. Jestem tutaj. Tu jest jakaś masakra w tym mieście. Jakieś dziecko płacze, nie wiem o co chodzi. Jestem tutaj obok tego domu Adama, ale tu jest strasznie dużo tych kozaków różnych. I właśnie takie dziwne fale jakby się tu wytwarzają. Nie wiem totalnie o co chodzi. Chodźmy po prostu do tego domu Adama. Zobaczę, czy da się tutaj coś ugrać, coś zrobić. Bo powiem szczerze, jestem trochę przestraszony. Mam tą maczetę niby. Tak, zamknięte. Ej, muszę tu jakoś wejść i się pozbyć tych strasznych ziomków. Kurde, jak tu wejść się nie da. I nie wiem o co chodzi z tym. Z tą taką falą jakby dziwną. O kurde. No i dupa, chyba będzie po mnie zaraz. Rzucam te petardy strasznie dużo. Może teraz przez górę tutaj da się wejść. A, pewnie coś z dołu. Pewnie z dołu i na dodatek pewnie trzeba wytrychem, więc będę musiał je... Chyba, że przez komin? Nie, dobra. Nie da się wejść. Dotrzyj do domu Adama, chyba, że to jest ten dom Adama. Czekajcie, no... Kurde, i one tu biegną wszystkie. Fuck. Dobra, po mnie. Szkoda tej maczety. Jest tutaj naprawdę, naprawdę hardkorowo. Fuck. Wykopać go tam. Dobra. Tak jakby został jeszcze jeden. Tam w ogóle jakieś dziecko... Nie wiem co... Fuck, co to jest? Totalnie nie rozumiem. Nie rozumiem i boję się. Dobra, jak do tego domu wejść, kurde? Może tutaj? Fuck. Naprawdę dziwna... sprawa. Tu się nie da. Tam jest... Bo tu jest jeszcze jakiś quest też, ale ja tak do końca nie wiem gdzie. Kurde, znowu biegnął. Nie mogę tędy wejść. Dobra, można. Dobra, teraz. Dawaj stary, bo będzie dętka. Mogę to zamknąć? W pizdu nie mogę.
Nie wiem, co ja tutaj mam znaleźć. Aha, dobra, bo ja mam znaleźć te skarby jego, no tak. Fuck, ale ja tutaj... To mi nic nie daje, że tutaj wszedłem, bo... Ja muszę iść na górę. Nie wiem, co to są za dźwięki, ale tu jest naprawdę przerażająco. Kurde. Nie wiem, co te dźwięki robią. Ale wydaje mi się, że tam jest po prostu jakiś ostry boss gdzieś niedaleko. Dobra, muszę widzę iść do tego drugiego. Kurde, przestań. Gdzie to jest? No i dupa, i znowu biegną do mnie. No i fuck! Śmieciek, jakieś klucze czy coś? Nie wiem, jestem przerażony. Czekajcie, szukamy tego wejścia. Wydaje mi się, że wszędzie już byłem. Szkoda tej maczety, no. Nie wiem, ile razy to będę powtarzał, ale szkoda mi jej naprawdę. Żeby marnować na gości w mieście po prostu. Dobra, no znajdę wejście, to do was wrócę. Dobra, słuchajcie, zabiłem tego dzieciaka, co tam wrzeszczy, jednego. Został drugi, ale dzięki temu już się nie zlatują te inne. Tutaj widzę, że jest wejście do tej piwnicy. Powiem wam, że się trochę namęczyłem. No bo tu jest... No było tak, że one się strasznie zlatywały i ja z kolei też się ostro bałem ich, więc to nie było dość przyjemne. No dobra, ale jesteśmy już w środku w tym domku i tutaj przeszukamy sobie to wszystko, żeby znaleźć tą super kolekcję, tą szablę i dla nas jakieś bronie. Widzę, że tutaj obok jest jakiś zombiak na mapie. Czekajcie, bo to trudne, ja tak trochę się nie przykładam do tego. O! Dobra, trzeba było w górę dać. Zobaczymy, co to są za bronie. No, jeszcze. Dobra, mamy. Dużo tych questów nowych dostałem. Przed chwilą też musiałem... znaczy, nie musiałem, ale zaloadowałem grę. No i tam jeszcze jakiś nowy quest z Ezgil. No dawaj mu w głowę. Dobra, łeb odcięty, elegancko. Tam na pewno jeszcze w środku są inne ciekawe. Przeszukam. Ja ten, nie wiem, czy to jest on. Dobra, widzę, że tutaj ta chata jest dość duża. Także tutaj pewnie będzie inne wyjście, inną stroną. Wszystko trzeba zebrać i zobaczymy, jakie tutaj będą te bronie. Czekajcie, łap. Ale dziwne, bo dostałem naprawdę dużo dodatkowych questów i niby tylko 10% fabuły zostało, co jest trochę dziwne, bo ta kalkulacja by się nie zgadzała. No i też jakiś wrak samolotu muszę znaleźć, nie wiem, czy już to mówiłem. Na pewno się tym zajmiemy jakoś. Czemu takiego laga tutaj mamy jakiegoś? No dobra, tutaj nie można. Jakieś korki, coś, nic nie działa. Boję się, że tu mogą być pułapki, skoro ten koleś tak kochał swoją kolekcję. Siemanko. No dobra, zobaczmy. Badaj. List pożegnalny. Drugi złodziej, nie wiem, kim jesteś, ale że ten list trafił w twoje ręce. No dobra. Baw się dobrze. Czemu nagle zrobiło mi się tak jakby ciemno przed oczami? Czekajcie, a co tutaj jest? Okej, nic tutaj nie ma. Jeszcze tutaj mamy jedną skrzynkę, to od razu ją otwórzmy. Martwi mnie ten zombiak, co jest na mapie zaznaczony, czy też zombiak, wróg. Może tam będzie jakiś boss za tymi drzwiami. Albo po prostu ten właściciel tych broni przemieniony w zombiaka zwykłego. Albo tego mutanta. Dobra, pałka policyjna, pyk, dobra, to w takim razie ciśniemy tutaj. No zobaczcie, że mam taką dziwną ikonkę, jakby coś się tutaj...
stało, jakby jakiś gaz mnie otumaniał, czy coś takiego dziwne to jest. What the fuck? Nie wiem, naprawdę jest to dziwne. Nie wiem, o co chodzi. Czyżby znowu jakiś błąd gry z tym cholerem, ale... Nie wiem, no szukamy tych jego broni. Jakaś wódeczka, coś nic. Nie chcesz? Dobra. Trofeum. Dobra, nie wiem, wygląda to wszystko dziwnie, naprawdę dziwnie. Czemu ja jestem taki jakby otumaniony? Poszukaj wskazówek w mieszkaniu, czyli co tutaj będzie? No dobra. Wskazówki w mieszkaniu, czyli tutaj jeszcze będzie trzeba jakąś zagadkę rozwiązać, dobra. W sumie fajnie, w sumie fajnie. Tylko to dziecko płaczące jest... O! Rodziny wyjazd pod namiot, ale w środku nocy... Chłopak zamarł, dobra. Okej. Okay. To dziecko mogłoby naprawdę nie płakać. Nie wiem, było trzeba od razu zlikwidować to. Wycieczki do letalne wywołają się tylko... No dobra, szukamy wszystkich wskazówek, bo broni prawdopodobnie nie ma w tym. Może? Prawdopodobnie broń... Więc trzeba znaleźć wysoko położone tak. Miejsce, z którego widać wodę. Latarnia morska? Latarnia morska? To już widziałem chyba latarnię morską. Skryta oczom, choć niewidoczna. Jaśniej się nie dało? Nie, to mi nic nie da. Chyba muszę iść na cmentarz. W środku nocy. Chyba widziałem już górę wyrastającą z wody. To pewnie ta skalista wyspa. Czyli one są pochowane w kilku różnych miejscach? Kurde, no to gościu powiem szczerze, że dał nieźle. Niezłą zagadkę. Czemu ja jestem taki jakby przymroczony? Nie wiem, o co chodzi. Może przez tego Bachora już dość tych krzyków. Szukaj wskazówek mieszkania. No szukamy więcej, no. Nie będę wszystkiego czytał. Możecie sobie pauzować, jeżeli chcecie. Dobra, jakieś tam plany nowe mamy, elegancko. Kurde, tak, zobaczcie ile questów nagle się narobiło. Masakra. Dobra, to już wszystko zbadane, więc wydaje mi się, że to już jest zakończone, tak jak było w Łowca Skarbów. Kolekcja... Tak, zobaczcie, tutaj mamy 3. No, także naprawdę dużo. O Jezu, ile tych questów jeszcze jest. Ja nie wiem, jak oni to zrobili. Dalej 90% jest, no ale fabuły. No dobra, no to widzę, że w tym domu nic nie znajdę. Zobaczmy, jak to na mapie wygląda. Oczyść obszar. Już tu oczyściłem obszar, dziwna sprawa. Czyli tak. Pojawiły nam się nowe miejsce na mapie. Zaraz je sobie zaznaczę i zobaczymy, co dalej. Dobra, słuchajcie, tamta chata została przeszukana przeze mnie cała. Znaleźliśmy wskazówki, ale niestety no, trzeba się udać 4 różne miejsca i rozwiązać te zagadki, żeby znaleźć te wszystkie bronie. I to zrobimy w innym odcinku, bo to może rzeczywiście długo potrwać. Dlatego dzisiaj pojedziemy jeszcze sobie tutaj w miejsce katastrofy i to jest główny quest. Tu się rozbił jakiś samolot i ja po prostu muszę zbadać ten wrak, zobaczyć, co tutaj się dokładnie... wydarzyło. Jesteśmy już prawie na miejscu. Powiem wam, że w tym mieście to trochę tak przerażająco było. Ja polecam wszystkim najpierw zlikwidowanie tych źródeł hałasu, a później dopiero branie się do tego questa, bo tam po prostu jest niefajnie. Ale tak jak pisaliście mi, że wy się nie boicie, tylko ja się boję grać w tą grę, no mówi się trudno.
Dobra, jesteśmy na miejscu rozbicia samolotu. Tutaj widzę, że już mamy jakiś dym czerwony, więc tam powinien być ten wrak. Okej, dobra, piechotą chyba lepiej będzie dalej pójść. Kurde, Grubson. No i dupa. No i po robocie, bo już ten hałas zrobił. Ten samolocik jest jakiś taki malutki strasznie. Co by tu niby robił? Ale to naprawdę on, Crane, pamiętasz mnie? Jestem Fatih. A ja Tolga. Jesteśmy na Ambonie. Widzisz nas? Nie. Gdzie jest Ambona? Aha, dobra. No to jednak wezmę to auto. No i czemu mi nie zaznaczyło tego punktu? Powinno mi zaznaczyć ten punkt, kurczę no. Już bez przesady. Dobra, wsiadam w auto, jadę do nich na Ambonkę. Dotrzyj do bliźniaków. Co to za bliźniacy są? I zobaczymy, co tam się wydarzyło. O kurde. Dobra, gdzieś blisko tutaj powinni być. O Jezu! Masakra jest w tej grze. No, wskakuj. Oni biegną za mną. Dobra, siemanko. A widzisz? Mówiłem, że to Crane. Jesteś pewien? Dziwnie wygląda. Zawsze wyglądał dziwnie. Crane, udało się nam. Polecieliśmy. Ale nie dzięki plecakowi. Znaleźliśmy zamiast tego samolot. W prawie dobrym stanie. Musiałem go tylko odrobinę poprawić. Ale pękła uszczelka. Cały olej wyciekł, silnik się zatarł. I musieliśmy skakać, ale pan Dal, nasz szef... Poleciał dalej na zachód. Crane, musisz go znaleźć. Czyli nagle zaczęliście się troszczyć o kogoś innego? Ochranisz nas, Crane. Poza tym Dal to miliarder. Będziemy obrzydliwie bogaci. No dobra, ale jak... Nie miliarder? Zombie apokalipsa, jemu kasa ważna? Nadajnik. Takie nasze... ubezpieczenie. Na wypadek, gdyby chciał nas wydymać. Nikomu nie można ufać. Masz tu lokalizator. Im bliżej będziesz nadajnika, tym częściej będzie pikał. A jak już wrócisz, przerobimy lokalizator tak, żebyś mógł też szukać innych rzeczy. Tolga, objaśnij. Można tym cackiem zlokalizować wszystko, co ma w sobie chip. A obecnie wiele rzeczy ma, na przykład sprzęt wojskowy. Właśnie ta karta wojskowa jeszcze. Ruszaj, aha, no to widzicie, oni są... Wierzymy w ciebie! Takim jak on, trzeba mówić takie rzeczy, sam rozumiesz. Oni są taką moją przepustką do tego, żeby tutaj znaleźć jakieś fajne rzeczy. To jest ten lokalizator. Dużo tych zombiaków, nie boicie się tu siedzieć? No i gdzie jest ten Dal? O Jezu, znowu muszę jechać totalnie w inny obszar, strasznie mi to denerwuje. No dobra, no to jadę tam i zaraz do was znowu wracam. Masakra, po całej mapie trzeba na stop jeździć. Dobrze, że jest to auto, chociaż gdyby nie auto, to by nie trzeba było jeździć aż tyle. Dobra, jesteśmy już tutaj na miejscu, powiedzmy, i muszę znaleźć tego wulkana. Nie wiem jak. Nie wiem jak. Czy mi się ma tutaj coś na radarze pojawić? A, pikać ma, no tak. Dobra. Przestało pikać. O, dobra, wiem gdzie jesteśmy. Tutaj jest ta skrzynka wojskowa. Tu od razu zbieram, zobaczymy co tu jest. A, weź szybko, szybko, stary, bo tu jest dużo tych... Shotgun. Dobra, zajebiście. Amunicję do shotguna mam, bo wcześniej właśnie tutaj byłem. I tutaj dużo tego było, wszystkiego. Tutaj będzie, powinien być pas z amunicją. Także wszystkie karabiny sobie odblokujemy na maksa. Shotgun to pewnie będzie niezła broń. Paczka wojskowej amunicji, także już będziemy mieli chyba amunicję na maksa. Dobra, spadaj. Spadaj gościu, tutaj mi po lewej pika. Mam sygnał, jestem blisko. Ciepło, ciepło. O, o, o.
No. Kurde. No, to teraz jest lipa, no. No tak, ilu ich tu się nawaliło. Tyle z tego pikania. O Jezu. No i tyle, nic nie słyszę. Ja pierdzielę, jaki tu jest Saigon. Za dużo tych zombiaków, powiem szczerze. Nawet w The Walking Dead nie ma tyle. Dawaj mu bułę. Dobra, tam jest wykrzyknik jakiś, to co, tam mam jechać? Co to było ten wykrzyknik? Dobra. Chyba te wszystkie największe kozaki zabite. A więc śledzimy, gdzie to pika. Cieplej. Gdzie jesteś, da? No nie, no kurde. Pika jeszcze chyba bardziej, ja, tylko że ja tu zdycham. To jest duży obszar w ogóle, strasznie. O, i w ogóle mam auto rozwalone. Przestało pikać. Auto mam już konkret rozwalone. Nie wiem, czy tu nie warto biec. Nie wiem, czy te pikania chyba było lepsze w te wcześniej. O! No, jakby pikało tak, kurczę. Centrum, nie? No i tutaj pika najbardziej. Ja pierlej. Gdzie jesteś, Dal? Dobra. Chłopaki, znalazłem nadajnik Dala. Widzisz, Tolga? Mówiłem, że go znajdziesz. Wyskakuj z kasy. Chwila, Crane. Czy Dal żyje? Chyba nie. Trudno powiedzieć. A, nie żyje. Przegrałeś, buddy. Nie wiem, co z nim. Znalazłem tylko plecak. Właściciela nie widać. Macie jakieś sugestie? Jesteśmy geniuszami. Oczywiście, że mamy. Przygotowaliśmy się. Nie, żebyśmy mu nie ufali, ale ukryliśmy mu drugi nadajnik w bucie. Dobra. Lokalizator na kanał drugi i szukaj dalej. Owocne głową. Zaraz będziemy mieli też level. Dobra, tam już nie pika. Tutaj pika. To auto zostawiam tam w dupie. Ci gdzieś się tutaj w tych pociągach schował. No. Mniej. No i mniej. No nie wiem, jak dla mnie. Gdzie on mógłby się schować? Chyba muszę iść tam. Myślałem, że może w tym pociągu jest, no. Ale nie ma go. Kurde, gościu, chodź tutaj. Ale zobaczmy w tych pociągach. Nie wiem, dziwna sprawa. No, kurde. Dobra, to biegnę tutaj. Skoro szukamy żywego gościa, no to on powinien być gdzieś schowany, prawda? Pika bardziej. Czyli on jest tutaj. W tym budynku. Znaczy w tych budynkach. Czyli on jest w bazie u mnie, tak?
Jamal. Dobra, oni mnie nie interesują chyba. U Yasira siedzi. O Jezu. Nie, no masakra, słuchajcie, to bieganie. Albo i... Szukasz czegoś? Nie ja jestem nieznajomy, tylko tutaj jest gdzieś gościu nieznajomy, typie. Ogarnij się. Dobra, poczekajcie chwilkę. Zaczęło pikać bardziej, więc on jest tutaj. Co? Ty nie jesteś Dal. A miałem nim być? Odzyskał. Skąd wziąłeś te buty? Ej, on już ich nie potrzebował. Odwal się. Zabiłeś go? Gdzie on jest? Ej, on się przemienił. Zabiłem potwora, nie człowieka. Szlak, gdzie? Szlak. Prosto w łeb. Nie, idioto, gdzie jest ciało? A, niedaleko. Posłuchaj, mogę ci zapłacić za te buty, jeśli to dla ciebie takie ważne. Żaden kłopot. Pokaż mi gdzie. No dobra, to jest zrobione. Ładne miał buty. Chłopaki, znalazłem Dala. Fatin, Tolga, jesteście tam? Aha, wędka. Gdzie oni poleźli do cholery? Pomocy! Jesteśmy otoczeni! Ja pierdzie, ale znowu muszę tam jechać. Może wtedy się zorientują gdzie? W pociągu! Na moście! Zostaw nas! Powiedz im, że mamy przenośne miotacze fotonów! Miotacze fotonów? Tolga, to tylko latarki! Tak jakby wiedzieli, co to są fotony! Gnoje! Tolga, osłaniaj mnie! Dobra, oni chyba tam giną. Odsuń się od tych drzwi! No dobra, słuchajcie, dzisiaj to już wszystko będzie. Dużo questów nam zostało. Masakra, ja nie spodziewałem się, że tego będzie aż tyle. 10% było napisane. Dalej 10% zostało fabuły. Także no, porobimy sobie... Zbadaj dziwne zjawisko. Teraz tak, w następnym odcinku zrobimy sobie te anomalie i później myślę, że będziemy mogli już zakończyć fabułę. Także dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobają te odcinki i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.